Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do gry w Zero Sievert. Zobaczmy, jakie ekwipunki możemy sobie wybrać na początek. Jakieś coś z tyłu kałasznikowa, tu baltówka. Tutaj to chyba najgorszy ekwipunek numer 5. Numer 3. Hardcore mode. Aha, czyli hardcore, a co jeszcze jest? In development, aha, okej, okay. Czyli na razie nie ma nic więcej. Zaczynamy w bunkrze. I możemy tutaj sobie u barmana zrobić zakupy. I mamy pierwszą misję. Musimy tylko przetrwać w lesie. Dobrze, to się pewnie uda. Oczywiście od razu robimy zakupy. Tutaj już na chwilę sobie zagrałem. Wiem, że problem z wodą jest. Trzeba chłować to jakiś czas, jakieś rzeczy. Kupiłem wszystko, co miał tam ciekawego do jedzenia. Teraz tak, tu musimy wrzucić pistolecik. Możemy sobie to wrzucić i idziemy na lewą stronę. Tutaj mamy skrzyneczkę, w której możemy sobie trzymać jedzonko, trochę wody ze sobą wezmę. Do leczenia tego nie biorę. Wezmę sobie tutaj leczenie, tutaj bandażyk. To zrzucamy. Kawkę zrzucamy, to zrzucamy. Mleko sobie zostawię może i pićko. Albo mleko też zrzucę. Jak widać, tu nie mam zbyt wiele do noszenia, jakieś niecałe 6 kg tylko mogę ponosić. Nie biorę więcej ze sobą na pierwszą wyprawę, że jedzonko też zostawimy i tylko wodę wezmę. Tutaj mamy miejsce do kraftowania, możemy tam bandaże, amunicję, jedzenie i jakieś inne rzeczy. Tu możemy sobie broń modyfikować, tutaj możemy wrzucić tłumik i kołb, czyli wizjer. Luneta, o, luneta. Zrzuciłem lunetę. Mamy też tutaj do rozbudowy parę rzeczy. Można sobie zaznaczyć te surowce, które chcemy zbierać. Ducha. To byśmy sobie zaznaczyli do produkcji tego i może to na początek. Teraz tak, u barmana byłem, wziąłem misję. Tu jeszcze z drugiej strony jest doktor. Doktora też możemy wziąć misję. Co mamy? 12 mięsa królika. I też tutaj da się coś kupić. Idźcie do leczenia, do naprawiania, jakieś lepsze sprzęty. Tutaj oczywiście nie kupię sobie, ale spróbujmy zobaczyć, czy nie da się wziąć jakiegoś lepszego plecaka, który troszkę więcej będzie pozwalał nam nosić. Teraz mamy 11 kg za 5000 i 10 kg. Aha, czyli ten sobie plecaczek kupimy. Ten ściągnę, on jest 9, no to 2 kg więcej to już zawsze coś. To sobie przydam. I możemy ruszyć. Przy wyjściu mamy konduktora, który zawiaduje tym pociągiem. Też ma do nas misję, możemy dla niego materiały zbierać, da nam nagrodę. Całkiem sporo tych materiałów jest do zebrania. Dostaniemy od niego nagrodę i możemy się ruszać. Tutaj po chwilę co grałem, to tylko w lesie byłem. Bo zaraz dalej nie wychodziłem. Każda plansza generuje się. One za każdym razem, jak wchodzimy, wyglądają inaczej. Czyli w bunkrze nie rośnie nam pragnienie i nie jesteśmy bardziej głodni. Ciekawe, to nie wiedziałem, że jak w bunkrze siedzimy, to jest ok. No i pociąg przyjechał. Pierwsza misja to przetrwać. Oczywiście mamy broń pod dwójeczką. Musimy R-ką sobie przeładować, bo jeszcze nie ma nabojów. Bierzemy naszą snajpereczkę. Trzeba też ją przeładować.
O co, nie wrzuciłem snajperki, nie wrzuciłem tego. Jedynka. Reload. Ok, rzucamy dwójeczkę i tak sobie przeglądniemy, co tu może być. Aha, mapa. W pierwszej kolejności tylko do wyjścia, żeby się udało dojść. O nie, tą stronę. Jak wciśniemy prawy przycisk myszki, to możemy się rozejrzeć. Oczywiście nie w snajperce, bo w tylko luneta wtedy... O! Dobra, mamy dzika. Próbujmy dzika załatwić. Dziczek załatwiony, przeładuj. Gdzie drugi uciekł? Nie ma. O, jest. Dwa dziki załatwione. Zmieniamy na troszkę inną. Też dzików nie miałem tu teraz zabijać, tylko króliki. Jak się trafił dziczek, to bierzemy. Okej, okay, tutaj więcej nic nie widzę. Nasze... O, jest. O, dobra, trochę oberwałem. Tam ktoś będzie, czy to już był? Bujeczkę daj. Kogo więcej nie widzę. Przyjrzyjmy sobie, co tu ukryte zostało. Trochę na moim... O, poducha. Tylko... Wcześniej tej poduchy szukałem, nie mogę znaleźć. Chwilę sobie zagrałem. Tu już pierwszego wyjścia. Papierosy opłaca się zbierać, można je dość drogo sprzedać. Oczywiście naszyjniki wszystkiej maści. 11 kg mamy. Na razie sobie... Weźmy ten pistolecik, nie wiadomo, czy się coś trafi jeszcze po drodze. Przynajmniej trochę kasy się zbierze na początek. Oczywiście prawy przycisk, możemy się skupić przy strzelaniu. I zbieramy króliczki. Można się tu natknąć w lesie na różne... O, coś tam burczy, musimy biegać. Promieniowanie rośnie. O, jest króliczek, zatrzymaj się. 10 chyba miało być mięska. Coś. O, wilki, wilki. Niedobrze, niedobrze. Ucieka. Cofaj się. Reloady. Z tego króliczka. Dobrze, i wilczki. Dobra. Wilki przeważnie biegają w stadach po 5. I to mi się amunicja skończyła, co? Nie przeładował do końca? Jest, dobra, przeładował. Tu można się spodziewać jeszcze jednego wilczka gdzieś. Też jest szansa na to, że wilczki kogoś tam dopadły w lesie. Gdzieś za nimi tutaj może być... O! O, fuks. Ładuj. Musi być jeszcze jeden dziczek gdzieś tu. O, właśnie. Musimy snajperkę wziąć, tak się nie da. Wodziczku. Bujeczka. Ładuj. Dobra, nic tu więcej, a ten już jest wzięty, no to weźmy sobie jeszcze z tego, z dzika mięcho. Że jakoś tam doniesiemy. Jeszcze mamy 2 kilogram. Możemy ponosić. O! Po prostu ma mięso zbierać. Nie tylko, że z króliczka. No to mięcho też mamy. Szukujemy. Kur, na razie nie zbieram, bo już mi się miejsce zaraz skończy. Już się skończyło i tak będę musiał coś zaraz wywalić pewnie, jak tam z jedzeniem. 70 i picie, dobra, możemy łyknąć sobie wody. Mamy tutaj, im wyżej mamy, to mamy podniesione możliwości noszenia czegoś. 18, 70, no to zjedz sobie. Teraz na pewno nam wzrosło. Zobaczmy. 19,5, więc coś jeszcze da się zebrać. O, jest.
Bandyta była, jedzonko mamy. Nic nie. Na który karabin będzie lepszy? 31? 24. Bierzemy ten 31, to mleko wezmę. Tutaj coś w środku nie ma. Nie skrzyneczki, już ptaki przyleciały. O, mamy tutaj punkt. Wyjście do góry. Tam jeszcze chyba jednego dzika nie zebrałem, ale już trudno. Tu mamy jeszcze jakieś wejście. Tak. O, jest skrzyneczka. Co tu będzie? Gwoździe, batonik. Dobra, jestem przeładowany, ale do wyjścia mam już całkiem blisko. Sobie powolutku podrepczemy do góry, żeby tylko tutaj nic nie było. O, to już jesteśmy u wyjścia. Dobrze. W tą stronę tu nic nie ma. O, już mamy wyjście. Mamy na to 5 sekund. I wychodzimy. Ile udało się zebrać? 166 punktów. 11 tysięcy. To nam się plecaczek już wrócił. Pierwsza misja jest zrobiona. Teraz co tu można opylić? Tego mleka nigdy nie używam. Sprzedać naszyjniki to po 1000, o 1500. O, zostałe rzeczy raczej trzeba zostawić. Chyba, że ten jeszcze pistolet po 800 ma opylić. Już mamy 6000. Zostałe rzeczy tu szybko zrzucamy, co się da. 21 piczko trzeba będzie wziąć, to sobie mogę zostawić, bo dużo daje i weźmiemy. A, mamy kanapeczkę, dobra. Tutaj to zostawmy, papieroski na razie zostawię. Gwoździe i to amunicję zostawiamy. I tu mamy resztę rzeczy. Odrzucam co się da. Jeszcze jest amunicja. To idę ci do jedzenia. I to jeszcze zostawmy. I teraz pytanko, czy ja sobie zaznaczyłem do rozbudowania. Tutaj, dobrze, to trzeba dużo rzeczy nazbierać. Teraz, co byśmy chcieli wziąć? Medycyna. Gunsmith. Cooking. Medycynę sobie weźmiemy. Albo Gunsmith. Może Gunsmith. O, tak. I teraz tak. Punku użyj. Dobrze. Jakaś nowa misja. Co teraz mamy? Aha, 5 bandytów i 5 wilków. Woda, wilki już sobie mam pewnie zaliczone. I teraz tak, możemy sobie wejść jodką. I zobaczyć, jakie mamy misje, co nam się udało zebrać. Aha, jeszcze 2 mięcha mamy do zebrania. No to lecimy teraz dalej. Drugi wypad. I możemy bronię modyfikować tylko w bunkrze. Dobra, to sobie przyspieszmy. O, mapa. Gdzie teraz jesteśmy? Tutaj. Mamy wyjście tutaj, punkt ekstrakcji i tutaj. Ujeczka, no tędy to tak promieniowanie mnie ciekawie się chodzi. Czy się nie natknął tutaj, nie wiadomo na kogo. A jest jakiś domek. Okej, ten domek raczej chyba nie jest broniony przez nikogo. Zobaczmy co. W środku jest. O, jest jakaś skrzynia. Gwoździe. O, tu już mamy leczonko. I lecimy dalej. Gdzie jesteśmy? No, a już jesteśmy na dole. To nie. Nie chcemy iść do wyjścia. A tu więcej coś podbierać. O, jest. Co jakiś czas trzeba sobie zaglądać po mapie, bo można się natknąć raz, że na wilki, na bandytów, hunterów.
No i w czasie, gdy przeszukujemy te skrzynie, to wtedy nic nie widać. Bo jest znowu. Na pieczątek fajnie się to trafiło. O, króliczek. No, trzymaj się, króliczek. No dobra, już się nastraszyłeś, nie chcesz się zatrzymać. Zbierajmy papier toaletowy, zapałki, naboje, naboje i kas. No jesteś. Potrzebujemy więcej mięska. Jeszcze jednego, dobra, to już mamy misję zrobioną. Ale to sobie... Jeszcze weźmy tego króliczka. Nic ciekawego nie ma. Jest góra. Jest to wyjście dalej. O, tam jeszcze króliczek sobie chodzi. Kolejna chatka. Tu jeszcze króliczek. Jest. Tutaj jeszcze mamy tyle kilogramów. Możemy zapakować. Kluczyk się przyda. Jakiś, co to jest DVD? Game Station. O, części broni. No już 5 kg zostało. Zbieramy chociaż te króliczki. Może się coś tam wywali. Okej, jest skrzyneczka jakaś. Coś będzie do zebrania. O, pasta. Kilograma, to w takim tempie dobrze, znalazłem dwie wody, które trzeba będzie przerobić w kuchni. W kuchni jeszcze nie mam, ale w domu, w bunkrze coś tam trochę da się przerobić. Tutaj nic nie widać. Żadnych wrogów nie ma, bandytów nie ma. No jest koniec plaż. O, jest gul. Wody. Gdzie te gule są? Tu jest drugi gul. Co tu gule mają? Mięcho? Jakaś tutaj gula. One z reguły są przy gniazdach jakichś. O, a gdzie ten jest? Tu. I no. Jeszcze mam trochę miejsca w ekwipunku, to coś mogłem sobie wziąć. Już mam wyjście na dole. Może jeszcze coś tu znajdę blisko. No co tu mamy? O. Wiem, zobaczymy. Czy tu da się coś tam? Oj, dużo was tu. Dobra, udało się. Jeszcze nie jesteśmy ranni. Ten na górze sobie tutaj gdzieś... O nie! Wilki. Dobra, najpierw tu pozbieram. Zobaczymy. Czegoś nie będziemy wyrzucać zaraz. Tu jeszcze mamy jakąś skrzyneczkę. Co tam ciekawego? Widelec. Śrubokręt. Dobra, trzeba by się napić. I coś zjeść.
Wiedza. Co ty tu masz? Pokaż. Jakieś droższe rzeczy pozbierać trzeba. No i tam wilki gdzieś tam latają. No my tu mamy baterię i nóż. No nóż się może przydać do kuchni. To też jest dość drogie, nie? Jakbyśmy chcieli sprzedać. W razie zbieramy, zaraz będziemy kombinować. O, to jest dość ogarnek, ojejku. Kury zrzucamy. Tego też nie biorę. Kombinuję zaraz. To jest drogie, to jest drogie, to jest raczej niepotrzebne. No to jest dość potrzebne. 0,3. Tutaj w takim tempie, jak będę szedł, to wiem, kiedy dojdę. O, dobra. Tej amunicji się pozbędziemy trochę. Trudno. Drogie rzeczy biorę. Okej, i lecimy do domu. Na pełnej świni oczywiście. To się może zemścić. Bo tu się niestety te jednostki poruszają po tej planszy całej. Dobra, wychodzimy. Drugie podejście zakończone na promieniowanie. Jeden, no to trzeba będzie się tam podleczyć chyba. Wracamy do domu Ciuk. Bo mamy wypełnioną misję. A tam doktor. Dobra, doktor nam coś tam da. No lecimy najpierw tak do kuchni. Jedzonko, trzeba wodę. Czyścić. Mamy tam coś do zrobienia. Kanapeczek jeszcze nie mamy. Zaraz sobie zrobimy. Dobra, garneczek jest. Jedzonka, pyk, pyk. To się przyda, ta dwoje. A, tu miałem jedzonka zrzucać, no trudno. Tu podrzucam to, co jeszcze pobierałem, to też może być. Nawet DVD. Odrzucamy to. Te pałki mogą się przydać. To skrap chyba tu bym wrzucił. Z gula mięcho tu wrzucimy. I z broni. Elementy. Klejk jakiś. Reszta chyba można sprzedać. Póki co to są rzeczy, które łatwo są znajdowalne. No tutaj. Stawiamy picie. Idziemy na handelek. To sprzedaj, papier, zapalniczka, mydełko tam do czegoś potrzebne jest, na razie nie ma miejsca, to sprzedaję i weźmy sobie, to sobie weźmy, mięso już upieczone, 25, to 18, to jest inna amunicja, tego nie bierzemy. Mamy 2300. Idę do doktorka szybciutko. Task. Dobrze. Co tam mieliśmy? Nie, co byśmy chcieli? Tą amunicję. Co nam teraz? 4 kryształy. O i tutaj. Skóra skroika 10 sztuk. Ulecz mnie. Nie wiem, czy potrzebnie, mam się uleczyć, która godzina? 16. To jeszcze jedna szybka misja biegiem. Zdążymy jeszcze raz do lasu. Pociąg dojechał, ptaszki śpiewają. Rzućmy sobie broń na dwójkę, przejrzyjmy dookoła, czy coś tutaj na dzień dobry nie ma ciekawego. Mamy wyjście, no jest dość późno. Za daleko bym nie chodził, jest to zbyt bezpieczne. O, dziki są.
Coś tu strzela gdzieś blisko. Dobra, co my tu mamy? Jakieś kujdzika, mięcho, skóra, skóra. A nie to miałem tu zbierać. Tutaj ty, o jest. Coś tam jeszcze? O nie. Zmieńmy sobie na dwójeczkę. Ty królik. Uciekaj za daleko. My skóry z ciebie pozbierać. No mięcha to nie chciałem w sumie. Wady, żebym miał trochę amunicji. O, telefon. Trochę leczonka, jakaś splówka. Czekaj, czy tam jeszcze jeden będzie, nie? Dobrze, to zbieramy. Mamy 15 kg. Mamy mydełko. Leczonko. I znowu mydełko. Level fit. Nie jadę. I wracamy. O, daleka droga. Dobra, pićko wypite. Ja uciekam. Osiemdziesiąt dwa punkty. No to lecimy do bunkra. Zobaczymy, co tam się udało pozbierać. Jakieś tam bronie, które są już dość mocno zniszczone. Nie opłaca się w ogóle ich chyba tutaj trzymać. Mięso wziąłem niepotrzebnie ze sobą. Mydełko na razie przydajemy. Mamy 5000 zarobione. Resztę szybciutko zrzucam. Zobaczymy, która będzie godzina. Czy jeszcze ryzykujemy? Kolejny wyskok. I zostajemy w bazie. No i to tutaj. Która godzina? 18. Może jeszcze szybki wyskok uda się zrobić do lasu, tylko żebyśmy tam za daleko nie musieli chodzić. To lecimy. Dotarliśmy do lasu. Szybko na mapkę. No, trochę daleko jest. Tamtą stronę mamy dwójeczka. I lecimy. Zobaczymy, czy uda się coś zebrać w ogóle. Tego nie widać. Cisza, spokój. Tam coś jest do wzięcia. Góry. O, mi się naciął już. Pięknie się to udało. I mamy kureczkę. Odleczmy się. Coś do jedzonka wziąłem, czy nic? Nic nie wziąłem, to musimy stąd szybko zjeżdżać. No, dyski jakieś, na razie biorę wszystko.
później będziemy wyrzucać w razie czego. Uuu, jakiś naszyjnik takiego to chyba jeszcze nie widziałem. Kilogram. 20, jeszcze jedne. Dwa króliczki jeszcze. Te tam skóra z króliczków chyba miałem zbierać. Dajmy dwójkę. Ale celowo już kupię. Jeszcze króliczki zjeżdżamy. Ja nie mam nic do jedzenia. Teraz muszę zrzucać pewnie. Biegiem. O właśnie. Zmęczył się. To ładnie. Na dół. Na dziki się nie nachowa się tam. Co mówiłem. O, trzy są. Dziczek mnie załatwił prawie. Dobra, przeładuj. Jeszcze tam jeden chyba był dzik. Aha. Dziki tutaj. Ciemno, nic nie widzę. Strzelałem do dzika i nic tego nie ma. Gdzie te dziki? Dobra, nie wiem gdzie ten dzik się nawet schował. Już o, tu trzeba uważać. O, tu coś jest, dobra. Coś chociaż zbiorę jeszcze. O, leczonko. Super. O, jak ja z tym dojdę. Miejmy nadzieję, że dojdę. O, jest super. Jeszcze kryształy mogę zbierać, ale już za ciemno. O, idziemy do, już do bunkra. Zobaczymy, co tam w bunkrze. Tylko spanko nas uratuje dzisiaj. Okej. No to można sprzedać na szyjnik. 3000, pięknie. Miecho sprzedamy. To też sprzedamy. Pistoletki sprzedajemy. Dyski sprzedamy. To zapałki też się opylimy i papieroski. Mamy 21 tysięcy pierwszego dnia, nieźle. Jeszcze trzeba pozrzucać. Cyk, cyk. Maleczko sobie zostawimy. Nie mam tylko 25 naboi, to niewiele. Tych tylko 60. Tego też nie potrzebuję, ale to chyba to w jedynce trzymam. Jest? Tak, to to. Tu sobie weźmiemy. Bandażyki. Jest ok. Jest godzina, która. 5 bandytów już mam, teraz 5 wilków. Dały tutaj jeszcze dużo. Robić pod. Tutaj mamy wszystko, idziemy spać.
Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.